zamiast robić sobie fryt lub misiowi zajrzeć w pysk, zjeść tabletki rok po dacie, dać pigraniom smaczne gacie. Tyle sposobów, by umrzeć, jest tyle sposobów, by umrzeć. Tyle sposobów, by zabić się, jest tyle sposobów, by umrzeć. Wyjmij tosta jakimś prętem elektrycznym bądź ekspertem. Naucz się, jak się lata, zjedz ciastko starsze od świata. Tyle sposobów, by umrzeć, jest tyle sposobów, by umrzeć. Tyle sposobów, by zabić się, jest tyle sposobów, by umrzeć. Zaproś do domu psychopatę, wejdź do wora i udawaj pinatę. Zdejmij hełm gdzieś w kosmosie, wejdź do pralki i wsyp dosie. Tyle sposobów, by umrzeć, jest tyle sposobów, by umrzeć. Tyle sposobów, by zabić się, jest tyle sposobów, by umrzeć. Daj wężowi hot doga bez keczupu, sprzedaj nerki dla cennego łupu. Zjedz stópkę super glue. Ciekawe, co się stanie, jak kliknę tu. Tyle sposobów, by umrzeć, jest tyle sposobów, by umrzeć. Tyle sposobów, by zabić się, jest tyle sposobów, by umrzeć. Przebierz się za łosia w okresie polowania. Obserwuj os rozłoszczonych zachowania. Stań na krawędzi długiego peronu, sprawdź wytrzymałość szybkiego wagonu. Przebiegnij przez tory pomiędzy platformami, bez strachu przed rozpędzonymi pociągami. Zły sposób, by umrzeć, zły sposób, by umrzeć, zły sposób, by zabić się. Najgorszy sposób, by umrzeć. Uważaj na pociągi, australijskie metro i polscy vlogerzy. Soliści: vlog Mateusz Sharp i Dave, refreny T-Quist, polski tekst Paulina Weżniewska, realizacja dźwięku Tomasz Sabat. Akcja zrealizowana we współpracy z Metro Trains Melbourne.